Siemanko moi drodzy, zobaczcie, kupiłem sobie pod choinkę takie cudo. To drukarka 3D firmy Creality. Przyszło od tego dystrybutora. Model tutaj. Zaraz się zabieram za rozpakowywanie i zobaczymy co to ma w środku. Po otwarciu ukazuje nam się ładny, piękny, czarny styropian, dosyć cienki. Ale również druga część z wyżłobionymi miejscami na różne elementy, kabel zasilający, instrukcja prawdopodobnie obsługi, kawałek filamentu, plus dodatkowo śruby i narzędzia montażowe oraz pendrive. Dodatkowo mamy wyświetlacz do drukarki 3D, jakieś coś, jeszcze nie wiem co. Tu jest prawdopodobnie głowica, także lecimy dalej. Kolejna warstwa ukazuje nam cały szkielet drukarki, także za chwilę będziemy to wyjmować. Rama prawdopodobnie do złożenia, bo tutaj jest i stół, podstawa i rama osobno, więc jest to prawdopodobnie do skręcenia. Po wyjęciu z tego opakowania kartonowego i jeszcze z tej pianki głębokiej ukazuje nam się stół drukarki. Tu mamy zasilanie, pas jakiś transmisyjny, plus cała reszta dziwnych rzeczy. Trzeba będzie jakąś instrukcję odpalić, żeby zobaczyć jak to złożyć do kupy. Drukarka już złożona. Filament założony, zobaczcie. Teraz następuje proces kalibracji. Drukarka sama się kalibruje, po czym będzie gotowa do użytku. Samo złożenie trwało 10 minut, łącznie ze śrubkami, wszystkimi, filamentem, całą resztą, także bardzo prosty proces. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją. Takie cuda tu się dzieją, zobaczcie. Bardzo cichutko chodzi. Jaka szybka jest przy okazji. Prędkość wydruku z tego co kojarzę, to jest 500 mm na sekundę. Wszystkie dokładne parametry podam wam w opisie. A teraz sobie mapuję cały stół. Zobaczmy jak to z góry wygląda. Self test jest zakończony, tak jak widzicie. Naciskamy OK. Mamy podstawowe parametry. Spróbujemy włożyć pendrive'a i coś wydrukować. Dobra, na pendrive'ie był taki stateczek testowy oczywiście. Pokażę czas drukowania, pewnie za chwilę pokażę. Ustawia sobie głowicę. Temperatura rośnie dosyć szybko. I pewnie po nagrzaniu głowicy wystartuje z drukiem. Przed drukowaniem zmapowała sobie jeszcze raz stół, nie wiem po co, ale powiedzmy, że chciała. Czas pokazał 17 minut na wydruk. Zobaczmy, jest 10.26, to jest 22.26, no ale sprawdźmy, czy faktycznie tyle to zajmie. No dobra, śmiga. Zobaczcie w jakim tempie. Niesamowite, że tak szybko to leci. Dobrze, idzie całkiem żwawo. Tak sobie zasuwa. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem tego tempa pracy tej drukarki. To jest szybsze niż drukarka atramentowa, także niezły efekt to robi. Może się za bardzo podniecam, bo to pierwszy raz w życiu mam swoją drukarkę, ale do tej pory nie była mi potrzebna, ale powiem wam, efekt niezły. Dobra, minęło już parę minut, zobaczcie. Teraz sprawdzimy jaki pójdzie z takim wydrukiem. No, całkiem nieźle jej to wychodzi. Dach się zbliża teraz bardziej. Ale ciekawe, nie? No i połączyła. Pach. Niesamowite. Dobra, już prawie kończę. Na razie drukuję 19 minut. Jakbyście się zapytali, tak, tu siedzę 19 minut i po 3 to się drukuje. I 20 minut minęło.
Miał już prawie koniec. No i skończyło. Także wydruk trwał 20 minut. Efekt jest taki. Zaraz to odkleimy, zobaczymy. No dobra. Tu mamy wstępny wydruk. Zobaczcie, jak to wyszło. Tu jeszcze jakiś był filament stary chyba testowy w środku, dlatego na biało poszło. Ja włożyłem czarny. Także tak to wygląda. Nie jest to idealnie, ale ten wydruk pierwszy tego statku nie jest dokładnie ustawiony. Użyjemy za chwilę, następnym razem właściwie, drugiego programu, który już ma ustawienie tej drukarki i całą resztę, więc następne wydruki powinny być bardziej dokładne. Pozdrawiam wszystkich.